Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Określ liczbę wiązań sigma oraz pi w cząsteczkach o podanych wzorach. I podpunkt A, niestety taki niefortunny, bo jest to trudny przykład, ponieważ ma w sobie wiązanie koordynacyjne. I jest to tlenek węgla 2. Ten będzie mieć 2 i ten będzie mieć wartościowość 2. To oznacza, że mamy C, mamy O, i one nam się tutaj łączą za pomocą dwóch elektronów. Węgiel leży w grupie 14, to znaczy, że ma 4 elektrony walencyjne. Narysowaliśmy mu już 2, no to jeszcze 2. Tlen, grupa 16, 6 elektronów walencyjnych. Narysowałam mu 2, no to jeszcze 4. I teraz jak sobie to pozaznaczamy, to zauważymy, że tlen ma oktet, mamy 8. Ale jak sobie zaznaczymy węgiel, to widzimy, że ma 6. Czyli brakuje mu 2 elektronów. Jak my to wtedy robimy? Otóż, albo to Wam zostawię, narysuję Wam pod spodem, jak to się tutaj porobi. Otóż, będziemy mieć C. I żeby nam się to powiązało, to musimy mieć tak. Tutaj 2, tu był został 1. Tlen miałby tutaj tak i tak. To taki wyjątkowy przypadek. Czyli tutaj musimy sobie podbijać 3. Ja widzę, że C ma w tym momencie 5 i tlen też ma 5. Ale jak my sobie to zaznaczymy, to 5 plus 3 to 8 i tutaj też 5 plus 3 to 8. To jest jedyne takie wyjście. Ale jak my to zrobimy, żeby to się wszystko zgadzało z wartościowościami i elektronami walencyjnymi? Otóż te wolne pary elektronowe sobie połączymy. Przy tlenie też. Mamy tutaj wiązanie podwójne. I te 2 elektrony tlen pożyczy węglowi. Czyli tutaj jest wiązanie koordynacyjne, aby ten i ten mieli wtedy po oktecie. Jak my to liczymy? Otóż 1, 2, 3, 4, 5, 6 i wtedy te 2 tutaj 7, 8. A tlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, no i łączy się z tymi 2. 7, 8. Ok, co to oznacza? Oznacza to, że mamy tutaj jedno wiązanie sigma i 2 wiązania, bo wiązanie koordynacyjne to też jest wiązanie typu pi. Czyli wiązań typu pi mamy 2, a sigma mamy 1. Podpunkt B. To już prościej. Bierzemy sobie C, łączymy ze sobą. Do tego C możemy dać jeszcze 3 wodory, bo węgiel w związkach organicznych ma wartościowość równą 4, czyli mamy tutaj 1, 2, 3, 4 kreseczki. Do tego C 1H, a tlen łączy nam się podwójnie, bo ma stałą wartościowość wynoszącą 2. Hop. I wtedy widzimy, że tutaj mamy też 4 kreseczki, które wychodzą nam z tego C. Czyli mamy tutaj wiązań sigma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i jedno wiązanie typu pi. To teraz tutaj C. Mamy jedno C. Do niego jeden wodór, jeden tlen i tutaj O i H. No to sigma 1, 2, 3 i tutaj 4 i jedno wiązanie typu pi. Ok, no to teraz D. I teraz tak. Do tego C
mamy tutaj jeden wodór, wiązanie potrójne, C, no i jeden wodór. Czyli tutaj mamy sigma, sigma, sigma i te powyżej jedno i drugie pi. Zatem tutaj będziemy mieć wiązań typu pi są 2, a sigma mamy 3. E, C, jeden wodór, drugi wodór, wiązanie podwójne C, jeden wodór, drugi wodór i lecimy. Sigma, 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 sigma i jedno wiązanie typu pi. Czyli sigm mamy 5, pi mamy 1. I teraz tutaj. C, raz, dwa, trzy. C, raz, dwa, C, raz, wiązanie podwójne, C, H i H. Dobra, to tutaj to po prostu policzymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 wiązań typu sigma i tutaj jedno wiązanie typu pi, G. Mamy CO2, tlen, wiązanie podwójne C, wiązanie podwójne, tutaj nie ma żadnego wiązania koordynacyjnego i mamy sigma, sigma, pi, pi. Dwa wiązania typu sigma, dwa wiązania typu pi. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.